Naród, który traci pamięć, przestaje istnieć. To słowa Józefa Piłsudskiego. Dlatego będziemy dziś wspominać momenty bolesne, ale będziemy się też radować. Będziemy się cieszyć, że Polska spełniła nasze marzenia wielu pokoleń naszych rodaków. Nasi bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny. Polskości, dumo biało-czerwona, walk, trudu, zwycięstw, świadectwo, na skrzydłach orła niesiona, Polski szlachetne dziedzictwo. Biała od orła białego i białej pogoni litewskiej, czerwona od tarczy pola herbowego, od krwi ran i śmierci męczeńskiej. Biała, ostoja lojalności, pokory, szlachetności, czystości dążeń narodu polskiego, niepokalana. Czerwona, symbol majestatu władców, dostojności, męstwa, ognia, odwagi, makami usłana. Biała, pełna niewinności, radości, mądrości, wolności, źródło życia, prawdy, zwycięstwa dobra nad złem. Czerwona, pomniku płodności, pracy, żarliwości, miłości od wieków, związana z zaangażowaniem, z poświęceniem. Z nią manifestujemy fakt bycia Polakami. Niechże porywa nas do działania owocnego. Z nią jesteśmy nowoczesnymi patriotami. Tyś mocną oznaką państwa niepodległego. Z naszych barw dzisiaj dzień chwały, przywiązania do polskich wartości. Przepełniony jestem honorem cały. O największa Polaków świętości. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Zanim nadszedł upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości, 11 listopada 1918 rok, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swą kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczących blizną na wiekach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad Odrą stawianych, niech niesie twoja opowieść wiatr halny i morskie szkwały. Matczynej ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Biel śniegu i żar czerwieni,
i orły dumne, piastowskie, to wieczne symbole tej ziemi, najbliższej sercu, bo polskiej. Wytłumacz nam, jak umiesz, skąd czerwień i piel sztandarów. Niech ludzie żyją tu dumnie, że taki wydał ich naród. Być Polakiem, romantykiem, to nie tylko marzyć o wolnej Polsce. Wówczas to znaczyło walczyć o nią, a często i oddać życie. I szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny i własny kraj. Tysiące Polaków, często kilkunastoletnich chłopców, ginęło na obcych ziemiach w legionach polskich, służąc Napoleonowi. On to w 1807 roku utworzył Księstwo Warszawskie, ale to nie była nasza wolna ojczyzna. Potem nastąpiły dalsze powstania, listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Polacy zrozumieli, że są zbyt słabi, a zaborcy zbyt silni. Trzeba czekać, ale jak? Jeśli czekać, to pozytywnie. Być poddanym, ale mieć honor. Chodzić do niemieckiej szkoły, ale w domu uczyć się języka polskiego i polskiej historii. A historię Polska miała piękną. Całe dziesiątki lat to walki z Niemcami, Szwedami, Rosjanami, Turkami, Austriakami. Pozytywny Polak to taki, który dobrze wykonał swoją pracę. Dużo od siebie wymagał. Był uczciwy. To rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci. To nauczyciel, który uczył polskiego mimo zakazów zaborców. To ksiądz, który dbał o wiarę chrześcijańską. To żołnierz, który musiał walczyć w armii carskiej, ale pamiętał, że jest Polakiem. To wszystko było dla nich wówczas skarbem narodowym. Polacy wtedy byli biedni, nie mieli wolnego kraju, ale mieli polską kulturę, to dzięki niej wytrzymali lata niewoli. Wykreślona z mapy Europy, istniała. W okresie zaborów Polacy, dążąc do odzyskania niepodległości ojczyzny, organizowali m.in. powstania narodowo-wyzwoleńcze, zakładali tajne związki i organizacje, prowadzili walkę w dziedzinie oświaty i kultury. Przeciwstawiano się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka z kościołów. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. Oh.
Prześladowani, skazani na tułaczkę, Polacy nie tracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa. Na krwawy, matko, idę bój. Żołnierska trąbka woła. Żołnierski szary na mnie strój, lecz w ręku miecz anioła. Na polach legnął śnieg błękitnie, lecz w duszy sad wiosenny kwitnie. Jeśli powrócę, matko, dzień ten będzie dniem wesela. Zapukam cicho w twoją sień, w majowe strojną ziela. Do stóp przypadnę twych i złożę starganą w szyi mej obrożę. Gdybym nie wrócił, matko, ty wyraz ten, co z pacierzem uczyłaś, wspomnij i wskroży łzy. Pomyśl, żem legł żołnierzem, a nade mną już kochanka sława. Kiedy 11 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, walczyli po stronie Rosji. Ci z zaborów niemieckiego i austriackiego po stronie przeciwnej. Polacy odziani w mundury wrogich armii zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Podzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze. Cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Yeah.
szli na wojnę, wierząc, że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność. W dodatku byli rozbici na partie i stronnictwa różniące się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi. Wojciech Korfanty, Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller, Edward Rydz Śmigły. Dziś, w dniu rocznicy odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i pradziadkom. Wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska. Naczelnikiem Polski został lubiany wówczas przez Polaków dowódca Legionów Polskich z okresu I wojny światowej, Józef Piłsudski, któremu 11 listopada rząd zwany Radą Regencyjną powierzył władzę. Pytasz się, co to Polska? To niebiesko-oki niezapominajki wrowie. To woda stojąca na łąkach. Kiedy nagle las zaszumi, mowę polską, gdy zrozumiesz, to jest Polska. Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem, to jest Polska. Gdy zobaczysz płowe wrzosy, rozbłyskane w kroplach rosy, to jest Polska. Kiedy drogim jest ci w życiu, żyto srebrne przy księżycu, to jest Polska. Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty. To jest Polska.